Dobry dzień dobry. Rozpoczynamy dziś zimową edycję wyjazdu na Śląsku. Zmierzamy do Mysłowic, gdzie mamy do wycięcia 30 drzew wraz z sprzątnięciem oraz pozbyciem się korzeni. Plan jest następujący. Dzisiaj wycinka, mielenie gałęzi. Jutro przyjedzie ciągnik marki Waltra z dużym frezem. Będziemy pniaki frezować. Więc będzie się na pewno działo, jak zawsze. Dzisiaj jedzie ze mną Funio, który jest na siedzeniu obok. Za mną jedzie Dodge z Vermidem, a ja mam zapięty na haku rębak. Także jest sprzęt pozbierany i zmierzamy do celu. Przepraszam Was, że tak nie skupiam się, ale jestem na drodze, więc też staram się zrobić tak, żeby było bezpiecznie. No to widzimy się na miejscu i zobaczymy, co tam na Śląsku słychać. W Bielsku póki co śnieg. My już na miejscu. Drzewa mam wyznaczone, które będziemy ścinać. Za mną już jest czteroośka koparka na placu budowy, która sobie tutaj działa. My w międzyczasie będziemy właśnie wycinać to, co się tutaj znajduje. Prawdopodobnie jakiś parking tu będzie, to jakaś inwestycja. Także mamy tu fajny support w postaci dużej kubikowej łyżki. Gdybyśmy się wkleili albo coś, to mamy się czym wyciągać. Natomiast Werner dzisiaj zrobił świetną robotę, ponieważ pomógł nam wypchać rębak w miejsce docelowe, żeby Iwekę tutaj się nie grabolić, więc pokażę Wam później, jak to wyglądało. Działania skończyliśmy troszkę wcześniej z racji tego, że w urzędzie jakieś komplikacje nastąpiły i musieliśmy wstrzymać pracę, ale dla nas to nie przeszkoda, ponieważ śnieg tam był okropny, więc nawet na rękę nam to wyszło. Wracamy tam jutro już będzie pełną parą i będziemy działać. Od razu będziemy coś to pewnie z korzeniami próbować robić, także jutro będzie dużo lepsze widowisko. Dzień dobry, zaczynamy drugi dzień prac właśnie tutaj w Mysłowicach i jest optymistycznie, ponieważ słoneczko pięknie świeci, jest wszystko przymarznięte póki nie ma słońca wysoko, więc nie ma błota i możemy przystąpić do spokojnego działania. Plan jest taki 21 drzew, żeby dzisiaj położyć, powykrajać, pomielić i od razu wziąć, wyrwać korzenie. Także dzisiaj dzień będzie bardzo pełny prac. I przystępujemy. Rozdziane mamy już maszyny, rębaki, wermery, o i inne te nasze grzechotki. Także ja już idę po kask i zaczynam. Do zobaczenia za chwilę, bo będzie ciekawie, obiecuję. W dniu dzisiejszym mamy jeszcze jedną ciekawą nowinę. Właśnie wczoraj odebraliśmy piękną, nową MS500i z podgrzewanym kabłągiem. Także dziękujemy firmie Stihl za współpracę, ponieważ to głównie dzięki im zasługom i zobaczymy, co ona pokaże. Dzisiaj ma pierwszy dzień pracy, mamy nadzieję, że będzie z nami długo współpracować. Thank you.
Runner dostał dziś nową funkcję. Wydawało mi się, że za wysoki jest to samochód, ale popatrzcie sami, załadowałem go do samej góry i wernik dał radę. Także jestem zdumiony i po raz kolejny na plus za tym, że to była zajebista inwestycja. Konkretną kurde koparką, przynajmniej kubikową, a nie jakimiś pierdółkami, ładowarkami. Także my tu na dziś mamy już koniec, wykopaliśmy pniaki, wycięliśmy drzewa, drewno zostało wywiezione i będziemy mało kończyć, także zwijamy sprzęt i zaraz do was wrócę. Skończyliśmy ten dzisiejszy dzień z sukcesem. Wszystko poszło zgodnie z planem, prace zostały zakończone, na jutro zostają odbiory. Oprócz tylko haka, a tak naprawdę to samego, jak to nazwać, zaczepu oliwego, które niestety uszkodziłem na początku prac, to bez żadnych strat, wszystko idealnie, tak jak zawsze powinno być. Także kończymy ten piękny dzień. Nagrywanie w samochodzie ma to do siebie, że uchwyt nie zawsze chce działać. Chciałem pokazać, że Funiak również pozdrawia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Myślę, że również ciekawym jak ten. Także subskrybujcie i lajkujcie. Do zobaczenia. Narka.